Kłaczek, kłaczek, kłaczek. Dziś pogadamy o sierści. Zacznijmy od podstaw. Wszyscy wiedzą, że psy mają sierść. Otóż jeżeli chodzi o pierwotny rodzaj sierści, to była to sierść krótka. Dopiero w toku ewolucji powstały różne jej rodzaje. Jakie są funkcje sierści? Po pierwsze, ochrona przed chłodem, przed skwarem, ochrona przed nadmiarem wody, ochrona skóry. Po drugie, sierść umożliwia identyfikację społeczną. Po trzecie, sierść ułatwia komunikację wewnątrzgatunkową, na przykład przez jeżenie tej sierści na grzbiecie. No i ostatnia sprawa, ale nie mniej ważna, jest to wspomaganie zmysłów. Psy naprawdę czują, co się wokół nich dzieje dzięki sierści. No to przejdźmy teraz do budowy włosa. Sam mieszek włosowy znajduje się w skórze na poziomie naskórka. Wychodzi nam po pierwsze ten włos pierwotny podstawowy, ale do tego włos pierwotny dodatkowy i włosy wtórne, tak zwane puchowe, czyli podszerstek. Jak dzielimy rodzaje sierści? Otóż możemy je podzielić ze względu na warstwy, możemy ją podzielić ze względu na długość i możemy podzielić je ze względu na strukturę. Ja Wam teraz pokrótce te trzy podziały przedstawię. Podział ze względu na warstwy jest bardzo prosty. Otóż część psów ma sierść podwójną, część pojedynczą. Co oznacza sierść podwójna? Sierść podwójna to sierść okrywowa plus podszerstek, czyli ten taki puszek pod tą właściwą sierścią. Jakie psy mają taki typ sierści? Ano na przykład szpice, ano na przykład husky, ano na przykład owczarek niemiecki. Jeśli chodzi o sierść pojedynczą, no to jest to sierść okrywowa bez podszerstka. Jakie psy mają taką sierść? Ano na przykład maltańczyk, pinscher miniaturowy czy Yorkshire Terrier. Podział ze względu na strukturę to sierść jedwabista, gładka, szorstka, kręcona i skręcona w formie tak zwanych dreadów. Sierść jedwabista jest miękka, długa, spływająca po ciele. Występuje na przykład u Yorków. Taka sierść wymaga naprawdę regularnej pielęgnacji. Sierść gładka jest sierścią krótką, przylegającą do długości maksymalnie 4 cm. Tutaj jakaś mega hiper skomplikowana pielęgnacja nie jest potrzebna. Jakie psy ją mają? Ano między innymi na przykład chihuahua krótkowłosa. Sierść szorstka jest to sierść okrywowa średniej długości, czyli powiedzmy, że tak trochę więcej niż te 4 cm. Cechuje ją miękki podszerstek, który dobrze chroni przed wilgocią. Jest to sztywny włos, który wymaga trymowania. Jakie psy mają taki włos? A mianowicie na przykład Jack Russell Terrier. Sierść kręcona jest kędzierzawa, jest gęsta, elastyczna i wymaga naprawdę regularnej pielęgnacji. Taką sierść ma na przykład pudel. Sierść skręcona w formie dreadów jest bardzo charakterystyczna dla pewnej części ras. Jaka to jest sierść? Jest kosmata, zbita, długa, na lędźwiach, udach i zadzie, natomiast jest krótsza koło pyska i łap. Należy bardzo pielęgnować utworzone dready. Jakie psy mają tego typu sierść? Ano m.in. puli albo komondor. Co do podziału ze względu na długość. Mamy oczywiście krótką, mamy średniej długości, mamy mieszaną, długą i mamy psy nagie. Sierść krótka jest bardzo przylegająca do ciała i łatwa w pielęgnacji. Taką sierść mają na przykład mopsy. Sierść średniej długości bardzo dobrze z kolei zabezpiecza przed wilgocią. Ta również wymaga nieco pielęgnacji, ale nie jakiejś nadmiernie skomplikowanej. Posiadają ją na przykład takie psy jak Border Collie. Sierść mieszana gdzieniegdzie jest krótsza, gdzieniegdzie jest dłuższa. Dłuższa z reguły jest na łapach, podbrzuszu, uszach i ogonie. Jakie psy mają taką sierść? Ano wszelkie spaniele i setery. Sierść długa ma od 7 do 20 cm. Jest miękka i gładka. Występuje głównie u psów do towarzystwa i u psów ozdobnych, takich jak na przykład maltańczyk albo briard. Tego typu sierść wymaga naprawdę regularnej pielęgnacji. No i pozostają nam jeszcze psy nagie, takie jak na przykład grzywacz chiński albo nagi pies peruwiański. Otóż te psy mają albo bardzo skąpą sierść, na przykład na głowie czy na łapach, albo w ogóle jej nie mają. I tutaj bardzo trzeba dbać o ich skórę, trzeba używać kremy z filtrem przeciwsłonecznym, zwłaszcza w lato i w skwar, natomiast w zimę z reguły tym psiakom jest bardzo zimno, w związku z czym trzeba ubierać im sweterki i inne tego typu ubranka. Co wpływa na kondycję sierści? Po pierwsze, na pewno jakieś choroby genetyczne, wrodzone, choroby nabyte, wiek psa. Natomiast to, na co mamy wpływ przede wszystkim, to prawidłowe żywienie. W karmie psa, tudzież w suplementach diety, muszą być witaminy z grupy B, musi być cynk, biotyna i
Kwasy tłuszczowe wielonasycone. One wspomagają wytwarzanie włosa i jego natłuszczanie. Co jeszcze wpływa na kondycję sierści? No to pielęgnacja oczywiście, strzyżenie, czesanie, kąpiele i tego typu różne zabiegi. Pierwszym zagadnieniem odnośnie pielęgnacji psa jest oczywiście kąpiel. Jak wybieramy szampon? Szampon wybieramy w zależności od długości włosa, struktury włosa, tego czy pies ma podwójną czy pojedynczą sierść, tego czy pies będzie wystawowy czy nie, czy ma jakieś choroby skórne, problemy skórne, czy jest na coś uczulony, alergie, bla bla bla, jest od groma szamponów hipoalergicznych. Pamiętajcie też o tym, że dla szczeniąt wybieramy specjalnie dedykowane szampony dla małych psiaków, młodych właściwie. Co do samej kąpieli. Nie ma jednej podstawowej zasady, jak często kąpać jakiego psa. Jest to zależne od wielu rzeczy, również właśnie od typu sierści, od tego, ile czasu pies spędza na dworzu, ile czasu sobie biega, czym się zajmuje, jaki ma wiek. Ale są pewne podstawowe zasady, jeżeli chodzi o na przykład temperaturę wody. Musi ona mieć około 37 stopni minimum, ponieważ jak pamiętamy, pies ma trochę wyższą temperaturę ciała niż my. Co jeszcze jest ważne, wstrzymujemy się od kąpieli, jeżeli użyliśmy na przykład kropli typu Spoton lub innych naskórnych preparatów na kleszcze i inne pasożyty. Wstrzymujemy się też mniej więcej do 14 dni od ostatniego szczepienia przy przeziębieniu i przy chorobie. Natomiast jak to wygląda orientacyjnie w zależności od rodzaju sierści? Raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie kąpiemy pieski małe z sierścią długą i gładką, na przykład maltańczyki. Raz w miesiącu kąpiemy psy, które mają sierść przylegającą i krótką, na przykład labradory. Raz na minimalnie 3 miesiące kąpiemy psiaki z gęstym podszerstkiem. Niektóre psy musimy częściej czesać, niektóre rzadziej. Czym czeszemy? Otóż są różne, przeróżne rodzaje szczotek. Ja Wam teraz mniej więcej przedstawię, które szczotki mniej więcej są do jakiej sierści, ale tak naprawdę musicie sami wypróbować, co nie niszczy sierści u Waszego psa, jak często trzeba go szczotkować, no bo Wy najlepiej znacie jego potrzeby. No to już o tym trochę pogadałam, to teraz może porozmawiajmy na przykład o dwóch bardzo skrajnych rodzajach sierści i jak ją pielęgnować na przykładzie dwóch różnych ras. Pierwsza rasa, którą omówię, to pinscher miniaturowy. No ja jednego znam, ma na imię Paco, już go poznaliście na poprzednich filmikach. Jak wygląda pielęgnacja Paco, a przynajmniej jak powinna ona wyglądać? Otóż jego typ włosa to włos krótki, gęsty i dobrze przylegający okrywowy. Paco nie ma podszerstka. Jeśli chodzi o ubarwienie samego pinschera miniaturowego, no to może być on jednolicie rudy, bądź może być podpalany czarny z czerwonymi znaczeniami. Jak wygląda czesanie takiego psa? Otóż nie jest ono zbyt skomplikowane. Czeszemy zawsze z włosem. Nie musimy czesać go często, ale im częściej będziemy to robić, tym mniej pozostałości sierści znajdzie się na dywanie, tapicerce itd., no bo ten pies tak też linieje. Dobra jest włosiana szczotka o gęstej szczecinie, szczotka gumowa lub silikonowe zgrzebło z miękkimi końcówkami. Co jest ważne w przypadku takiego pinschera? Zanim przystąpimy do czesania, musimy tą sierść nawilżyć. Co do kąpieli takiego psiaka, no to oczywiście, tak jak już też wspominałam, zależy od tego, jak często przebywa na zewnątrz. Akurat Paco jest bardzo podwórkowym psiakiem, w związku z czym musi być kąpany nieco częściej, bo lubi się wytaszać w zdechłym ślimaku albo w jakimś innym syfku. Natomiast tak normalnie pinschera miniaturowego kąpiemy 3 do 4 razy do roku. Oczywiście częściej przecieramy oczka, które mają tendencję do uzawienia, przecieramy pyszczek, czyścimy zęby. Co jeszcze jest ciekawe u tej rasy i co dotyczy sierści tej rasy? Otóż nie ma tutaj lnienia takiego tradycyjnego. Tutaj wypada sierść, która jest zniszczona i przesuszona. Paco sobie łazi po różnych rzeczach, tam nie wiem, po kanapie, po dywanie i tak dalej, no to na wstępie właściwie tej sierści nie widać, ale kiedy przyjdzie co do czego i trzeba odkurzyć bądź zamieść podłogę, no to okazuje się, że tych małych czarnych włosków jest naprawdę multum, więc warto jest jednak tego typu pieski wyczesywać. Druga rasa, o której chcę wspomnieć, to rasa bardzo bliska mojemu sercu, mianowicie szpic miniaturowy. Jaki to jest typ włosa? Jest to włos gęsty, gruby i przede wszystkim podwójny. Ma bardzo gruby podszerstek. Ale jaką sierść ma ogromną, żeby ty widział. Tu koło karku, tu kurczę, wrośnięcie. Ubarwienie takiego szpica naprawdę ma wiele wariantów. Od białego, po rudę, brązowe, czarne i jakieś tam mieszane, na przykład merle. Co do czesania takiego szpica. Otóż
Tutaj musicie stwierdzić, jak gęstą, jak grubą sierść ma wasz szpic, ponieważ to jest indywidualne dla każdego przypadku. Szanie akurat nie jest aż tak napompowana sierścią, jak co niektóre szpice, co też jest ok, więc tu się w ogóle nie przejmujcie. Polecana ilość razy czesania to 2-3 razy w tygodniu. Zależnie od tego, czy pies jest na przykład wystawowy, czy często siedzi na zewnątrz, czy często się ma okazję o coś tam wybrudzić. Używamy tak. Po pierwsze, grzebienia do rozczesywania z szerokim rozstawem zębów. Szczotki owalnej z metalowymi igłami zaokrąglonymi na końcach, bądź metalowo-plastikowej. Pudlówki do usuwania nadmiernego podszerstka. Czeszemy, i tutaj to jest bardzo ważne przy szpicach, przynajmniej jednym z tych przyborów czeszemy pod włos. Ciok. Ciok. Co do kąpieli, kąpiemy średnio raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, w zależności od potrzeb. Jeżeli chcemy coś częściej wyczyścić, na przykład łapki w czasie jakiegoś zabłoconej deszczowej pogody, no to wtedy możemy używać takich ściereczek specjalnych dla psów. Tak samo staramy się przemywać okolice oczu, noska. Co jakiś czas czyścimy uszy, no i oczywiście zęby. Przycinamy też końcówki sierści raz na dwa miesiące. No i jest tutaj ta kwestia sporna, czy przycinamy włoski na łapkach. Otóż tak, tu też musicie stwierdzić, jak jest z waszym psem, ponieważ są zwolennicy i przeciwnicy. Przeciwnicy mówią, że ta sierść chroni przed różnymi rzeczami, zwolennicy mówią, że ta sierść może przeszkadzać. Najlepiej będzie, jak zaobserwujecie własnego psa. Akurat w przypadku Szanki, jeżeli ona ma nadmiar sierści w opuszkach łapek, no to wtedy dużo mniej chętniej chodzi, częściej je wylizuje, one ją po prostu swędzą, jest jej niewygodnie. Kiedy je przytnę, no to wtedy wszystko wraca do normy, więc ja akurat przycinam, natomiast wy zdecydujcie sami na podstawie obserwacji własnego psa. O czym warto wspomnieć, jeżeli chodzi o sierść szpica miniaturowego, no to faktycznie dosyć silnie lnieje. Oczywiście przez cały rok, ale są dwa okresy, kiedy lnieje bardziej. Na wiosnę i na jesień. No, czyli praktycznie tak jak u każdego psa, tylko że one mają tej sierści sporo, więc jest to bardzo widoczne na przykład na kanapie czy ubraniach. Więc warto się wyposażyć w coś takiego. Co jeszcze jest ważne, szpice przechodzą tak zwaną fazę brzydkiego kaczątka. Czyli nie przejmujcie się, kiedy wasz szpic dorasta z takiego małego, puchatego szczeniaczka i w pewnym momencie jest wychudzony, jakby nie miał sierści, jakby ona wypadała plackami, jakby wyglądał jak wypłosz. Szańka też wyglądała jak wypłosz przez około może 3-4 miesiące. To jest całkowicie normalne, jeżeli nie trwa nadmiernie długo, to wtedy naprawdę nie trzeba się przejmować. To jest po prostu wymiana sierści ze szczenięcej na tą taką docelową szatę. Więc tak, szpic miniaturowy przechodzi taką fazę, jest to całkowicie normalne, trzeba tylko kontrolować, jak długo to trwa, potem będzie znów piękny. Chociaż jak dla mnie faza wypłosza też ma swoje uroki. No to teraz przed wami ciekawostki na temat psiej sierści. Co to jest lnienie? Lnienie to jest po prostu wymiana sierści. Wbrew powszechnemu przekonaniu, psy linieją przez cały rok. Tylko tyle, że po prostu bardziej linieją w dwóch okresach. Jesiennym i wiosennym. I wbrew pozorom, tak samo lnieją i psy długowłosy i krótkowłosy, tylko po prostu ten długi włos jest dużo łatwiej znaleźć. Wielokrotnie spotykamy się z określeniem, że psy mają, niektóre psy mają włos. Na przykład Yorkshire Terrier, na przykład Maltańczyk, więc są hipoalergiczne. Otóż, psy nie mają włosów, a przynajmniej nie w takim znaczeniu, jaki mamy my. To, co nazywamy tym takim włosem, to z reguły jest włos gładki, jedwabisty i jednowarstwowy. Zalety takiego włosa to na pewno to, że takie psiaki trochę mniej lnieją i lnieją rzadziej. Są psiaki, których nie można strzyc zbyt krótko. Najlepszym tego przykładem jest właśnie szpic. Nie tylko szpic miniaturowy, ale też szpic mały, szpic średni, wszelkie psy, które mają dość gęsty podszerstek, na przykład husky, no i tego typu psy, rasy pierwotne i inne. O co chodzi? Otóż ten ich gęsty podszerstek pełni określoną funkcję. Funkcję termoizolacyjną. Dzięki temu w upały nie jest im aż tak gorąco, a kiedy jest bardzo zimno, nie jest im zbyt chłodno. Więc jeżeli taki podszerstek obetniemy zbyt krótko, to możemy go po prostu uszkodzić i wtedy on nie będzie pełnił swojej funkcji, przez co narażamy psa właśnie na wysokie, zbyt niskie temperatury i na inne uszkodzenia skóry. Więc mówię stanowcze nie
fryzurce na pieska, bo jest ona po prostu niezdrowa. Zapewne zauważyliście, że jak wy sobie obetniecie włosy na krótko, no to jest wam trochę chłodniej. No ale u psów to tak nie działa. Nie golimy psów na zero. Absolutnie nie. Jeżeli groomer jest dobry i profesjonalny, to na pewno się na to nie zgodzi. Dlaczego? No wydaje nam się, że pieskowi będzie trochę chłodniej, jak będzie miał trochę mniej włosów. Otóż nie do końca wiąże się tą z prawdą. Tak jak już wspominałam i na przykładzie określonych fryzurek, strzyżenia psa, tak samo wygolenie psa na zero, na łyso powoduje, że nie ma on tej funkcji takiej ochronnej na wysokie i niskie temperatury i na inne rzeczy, nadmierną wilgoć, na infekcje, bakterie i tak dalej. Więc stanowczo odradzam, nie golimy psa, to naprawdę nie przynosi mu ulgi w upałach. Ludzie miewają alergię na psa i jest takie przekonanie, że ta alergia dotyczy sierści, a tak naprawdę alergia na psa najczęściej dotyczy naskórka, czyli takiego łupieżu zwierzęcego. Podobnie jak koty, psy również mają wibrysy i to w tych samych miejscach swojej anatomicznej budowy. Wibrysy pełnią bardzo podobną funkcję jak u kotów, mianowicie przy każdym ruchu odbierają naprawdę wiele informacji z otoczenia, czyli pomagają narządom zmysłów. Więc absolutnie nie obcinamy ich, choćby nie wiem co się działo. Ubarwienie psa może się zmienić w toku dorastania. Jeżeli bierzecie na przykład takiego ładnego, pięknego, kremowego, białego szczeniaczka, to wcale nie znaczy, że on taki pozostanie. Jeżeli w specyfice danej rasy bądź u mieszańca w genach są też inne kolory sierści, to istnieje możliwość, że mniej lub bardziej się ona w dorosłości zmieni. Sierść psa jest doskonałym wyznacznikiem jego zdrowia. Jeżeli jest dobrze natłuszczona, błyszcząca, nie wypada nadmiernie, no to twój pies jest zdrowy. Do weterynarza należy się udać, jeżeli na przykład wypada plackami, jest matowa i bardzo łatwo się łamie. Na temat sierści u psa byłoby na tyle, my się z Szaniutką żegnamy. Dzięki za subskrypcję, zachęcam do zasubskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dziękuję za wszelkie łapki w górę, łapki w dół, komentarze. Jeżeli wy macie jakieś odczucia odnośnie pielęgnacji sierści, jakieś swoje doświadczenia, to też zapraszam do komentarzy. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć! Sierść kręcona jest kędzierzawa, kręcona jak sama na platform. Zanim przystąpimy do czeszenia, musimy... Natomiast... Co ja miałam powiedzieć? Inaczej. Raz na tydzień lub na dwa kąpiemy piaski. Ciała ziewam, już mi się nie chce, tak? Nie chce mi się. Nie chce.